No witam Was ponownie, moi drodzy. Jestem w miasteczku zwanym Jerigong albo Gerigong, nie wiem jak się to czyta. No to jest jakby widok z takiego wzgórza. Ja zaraz sobie tutaj przejdę i pokażę Wam widok oczywiście na ocean. I zaraz sobie przejdę tam kawałek dalej, żeby pokazać Wam, jak cała ta miejscówka wygląda. Tutaj podobno podpływają wieloryby i można je bardzo często zobaczyć. Tam było takie miejsce, które opisywało, jakie się tu pojawiają. No, całkiem fajnie. Tu widać plaża, dosyć długa. I widok na miasto. Może gdzieś tam na otwartym oceanie będą widoczne jakieś wieloryby. Nie wiem. Nie wiem, kiedy one się tu pojawiają. Póki co widać tylko plażę, więc raczej wątpię, żeby na plaży się pokazywały. Zejdę sobie tutaj niżej. Tą ścieżką. Może coś zobaczę. Nie wiem, coś tam jest, jakiś punkt. Chciałem zobaczyć, cóż to takiego, no ale chyba to jest łódka. Chciałbym zobaczyć, tutaj widzicie, wieloryby występują, także może by się jakimś cudem trafił, że można by było zobaczyć. Jestem w miejscu zwanym Kanawara Lookout, z którego no jest taki widok. To jest w ogóle na górze Kanawara. Widać tutaj całe, no praktycznie całe miasta, które są tutaj w okolicy, plus oczywiście ocean i rzeki, które płyną tutaj przez te miejsca. Nawet nie spodziewałem się, że taki widok będzie, ale no przypadek, jak zwykle. Ale no mówię, jak to zwykle bywa w mojej podróży, niektóre miejsca całkowicie są przypadkowe w takich sytuacjach, także chciałem Wam to pokazać dookoła. Jak to wygląda? No, tutaj był mały zjazd emerytów i rencistów zarazem. No i tam jest jakaś restauracja ogólnie, czy no coś takiego.
Jestem w Boundary National Park. Właśnie idę sobie na taki punkt widokowy mały. Chcę zobaczyć. Ja widzę, ludzie sobie rybki łowią, także zaraz pojadę sobie tam na jedną plażę zobaczyć, która jest z drugiej strony, a teraz sobie po prostu tak przechodzę popatrzeć, co tutaj ciekawego jest. No i tym razem doszedłem sobie do Murray's Beach i może później sobie jeszcze pójdę w jedno miejsce. A po kolei jest dosyć sporo ciekawych takich wyjazdów, więc prawdopodobnie też się tam wybiorę. Plaża jest całkiem fajna. Też zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo te parki narodowe są niektóre płatne. Ciekawe, czy właśnie Kościuszkow będzie płatny, jeżeli sobie tam dojadę za parę dni. Bo póki co wszystkie bramki były zamknięte, więc być może już jest przez to, że po sezonie to są pozamykane. I parki są za darmo. No nic, będę uciekał pomału. Pokazuję wam tą plażę, bo jest bardzo ładna i ruszam. No i jestem w kolejnym miejscu. To miejsce nazywa się Governor's Head. Tak, Governor's Head. No jak widzicie, i tu, i po drugiej stronie jest. Znaczy nie, po drugiej stronie podejrzewam, że to jest wyspa. Albo może łączy się tam z lądem po drugim. Zaraz tutaj za tą zatoką. Ale nie wiem tego tak do końca. Przyszedłem tak zobaczyć, co tu się dzieje. No i nie narzekam, powiem szczerze. Jest kolejny piękny widok. Ale mimo wszystko nie mogę się doczekać już pustyni, tej czerwonej, niesamowitej australijskiej pustyni, która już prawdopodobnie będzie niedługo, więc jeszcze trochę. No i jestem w kolejnym miejscu. Nazywa się to Hole in Wall. I chyba tamto. Mam nadzieję. Więc plaża całkiem fajna. Nie ma zbyt wielu ludzi. Jakaś łódeczka. W sumie dwie. Nie będę tu przesiadywał, ruszam. No i kolejne miejsce. Tu za chwilę będę oglądał latarnię morską. Tam jest jakaś dziwna budowla, więc idę tam. Ale póki co chciałem wam jeszcze tutaj pokazać klify i to, co się dzieje tutaj na tym szlaku. Także idę do latarni, a później kolejne miejsce.
No, to by było na tyle. Myślałem, że to będzie cała latarnia, a to jest tylko ruina z XIX wieku. Także tyle z niej zostało. Jadę do kolejnego miejsca, także pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. No, idę sobie teraz na takie miejsce, co się nazywa Mouse Rock. Czy Mouse Rock? Nie wiem, nieważne. I jadę do Jervis Bay. Tam chyba spędzę noc, bo przed chwilą nadziałem się już na kangury. Trzeba będzie uważać. Wiecie, jechać jeszcze 100 km tutaj przez burz to nie jest dobry pomysł. Także przejadę się już do tego Jervis Bay i tak zakończę na dzisiaj. Zobaczcie, jaki fajny widok. To mi się podoba. Mouse Rock. Próbuję niżej zejść. Robię kilka zdjęć i jadę pomału. Mimo że jeszcze nie było zachodu słońca, ale już jest prawie w pół do piątej i może być bubu. Całkiem fajnie tu jest. Podejdę bliżej. Muszę uważać, bo oczywiście trekkingi nie na nogach. A tutaj takie ostre skały. Także póki co zobaczymy, co tu ciekawego. Rok można zobaczyć. Ale mimo wszystko bardzo fajnie, podoba mi się. Ups. Co więcej powiedzieć? Pięknie jak zwykle. Super. Super, moi drodzy. Mouse Rock. Zastanawiam się, dlaczego to jest tak właśnie takie podziurkowane. Wszędzie te skały, gdzie tutaj po nich chodzę, są takie podziurawione. I oczywiście szalejący Pacyfik. A też nie jest to takie straszne. Nic. Jeszcze widok na chwilę na klify i trzeba jechać dalej.